państwo polskie istnieje teoretycznie. Tu może być jakieś racjonalne jądro, to znaczy Sienkiewicz może mieć trochę racji w tym, że rzeczywiście państwo polskie jest wobec czołowych polskich biznesmenów nieskuteczne. No tylko, że pojawia się pytanie, co z tym z tą wiedzą robi i to jest, no, to stwierdzenie o teoretycznym państwie przejdzie niewątpliwie do historii, bo bardzo często polityka w Polsce polega na tym, że opozycja mówi, jest bardzo źle, natomiast rządzący mówią, jest wspaniale, tylko źli ludzie się czepiają i źli ludzie mają jakieś opinie na temat rzekomych patologii. Tu jako świadek oskarżenia na temat tych patologii występuje polski minister spraw wewnętrznych. On twierdzi, że polskiego państwa nie ma. On twierdzi, a Belka to potwierdza, że służby państwowe poszczególne nie współpracują ze sobą, są źle koordynowane, że panuje po prostu, krótko mówiąc, jeden wielki chaos. My musimy przejść przez ćwiczenie pod tytułem negocjacji na temat nowych monet. Bo te negocjacje w dużej mierze, myśmy się zdecydowali te drobne monety, bo chcieliśmy je w ogóle zlikwidować, ale z jakichś powodów niezrozumiałych i szczerze mówiąc, jak to zwykle bywa, tutaj Jacek zachował się po prostu jak no i tam uległ jakimś tam tego i zaczął walkę. Okej, więc myśmy postanowili te monety zamienić na inne. Takie same dla ludzi, ale tańsze w produkcji. Przy okazji żeśmy stwierdzili, dlaczego by nie urynkowić tego procesu. Czyli zapytanie ofertowe żeśmy wysłali do 3 mennic, w tym polskiej. Trzymajcie kciuki, aby ta była najtańsza. To się zaczyna. Trzymamy kciuki, aby oni dali nam najlepszą ofertę. Nawet nie najlepszą ofertę, tylko problem jest taki, że jak wygrają, no to będą bardzo drodzy, a jak przegrają, to będą bardzo tani. A my nie chcielibyśmy, żeby oni przegrali, ale żeby byli bardzo tani. No i jesteśmy w związku z tym w dupie. Jesteśmy wobec trudnych negocjacji z człowiekiem, który już uważa, żeśmy go okradli. To może trzeba mu powiedzieć, jak można go bardziej okraść. Może zrozumie. Myślę, że on to wszystko wie, ale zdaje się, że on jest przyzwyczajony do tego, że jak ma partnera państwowego, to znaczy, że ma przed sobą, a on sam gra twardych ludzi. Jemu wszystko wolno, a państwowemu nic nie wolno. On o tym doskonale wie. My się spodziewamy oczywiście czarnego PR z ich strony. My musimy dbać o pewne zasady, a on w ogóle zasad nie przestrzega. Z tym, że w końcu tę pałę to ma państwo. Tak, na cały obszar. Na cały obszar. I tu trzeba ścisłej współpracy z tą pałą. Ja mam taką możliwość, ostatnio mi się pojawiła, bo założyłem takie, to ci opowiadałem, zrobiłem taki konkurs w sprawie ścigania przestępczości zorganizowanej, gdzie mamy zapięte CBŚ, UKS, wywiad skarbowy z warsztatami, szkoleniami i tak dalej. Mam wrażenie, że za jakiś czas to będzie bardzo przyzwoite narzędzie także do naszych gier z takimi tłustymi misiami, którzy uważali, że są kompletnie bezkarni. A byli bezkarni dlatego, że sam CBŚ wobec takiego Jakubasa to mógł mu nagwizdać. Sam UKS to mógł mu nagwizdać i wywiad skarbowy też mógł mu nagwizdać. Wszystko razem złożone do kupy to już zupełnie inna bajka. Moje pierwsze doświadczenie jest banalne. Państwo polskie istnieje teoretycznie. Praktycznie nie istnieje, dlatego że działa poszczególnymi swoimi fragmentami, nie rozumiejąc, że państwo jest całością. Tam, gdzie państwo działa jako całość, ma zdumiewającą skuteczność. Tylko jakoś nikt nie chce korzystać z tej... Nie ma kultury współpracy instytucji. Dokładnie. Jak się ją wymusza różnymi gestami, takimi śmakimi, to się okazuje, że można dostać jakieś przyzwoite narzędzia. Masz w nas absolutnego sojusznika. To jest rzecz, która nas, można powiedzieć, prześladuje wręcz. Brak współpracy instytucji państwowych.